edycji pierwszej Starej Miasta. Przepraszam, to dobry problem. Proponuję przegłosowanie projektu, który się da do terminie. Nie będę czytał, żeby skrócić czas, żeby on był kolejny druk. Druk numer 3. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad? 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Proszę Państwa, jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 13 za, 0, przeciw 0. Druk numer 4. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Druk numer 5. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 3, 6, 9, 10, 15 osób. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 osób. Druk numer 6. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 3, 6, 9, 10, 14 osób. Proszę Państwa, jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Druk numer 7, kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 13 osób. Kto z Państwa jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę, dziękuję, 13 osób. Druk numer 8, kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 14 osób. Kto z Państwa jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę, dziękuję, 14 osób. Druk numer 9. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 15 osób. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. 15 osób. Druk numer 10. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 14 osób. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Druk numer 11. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 14 osób. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Druk numer 12. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 14 osób. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Druk numer 13. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 14 osób. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Druk numer 14. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 14 osób. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 14 osób za. Druk numer 15. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Tam 2, 3, 6, 9, 10, 14 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. 14 osób. Druk numer 16. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 3, 6, 9, 10, 13 osób. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. 13 osób. Proszę Państwa, teraz 17 i 18 Państwo nie macie ich w porządku obrad, natomiast materiały macie. Projekt uchwały druk numer 17. Co to jest? Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 14 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 14 osób za. Druk numer 18. Kto z Państwa za wprowadzeniem? 6, 7, 8, 9, 10, 14 osób. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Proszę Państwa, mam propozycję, aby druk numer 14 przesunąć pozycję 6 porządku obrad. Dotyczy to sprawy wprowadzenia karty mieszkańca dla mieszkańców ulicy Grodzkiej. Z racji tego, że Państwo zainteresowani są na sali, mimociągnie będą przebywać dość długo. Pragnę w takim razie ten projekt uchwały, pozycję 6. Kto z Państwa jest za przesunięciem pozycji 6 do wyniku? 15 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 osób jest za. Oczekuję od Państwa propozycji jeszcze jakiś tego porządku obrad. Nie widzę, w takim razie proponuję, aby nie jak Państwo uważacie, ale projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych przesunąć pozycję 7. Jak uważacie Państwo? Kto jest za taką propozycją? 6, 7, 8, 9, 19 osób.
11 osób. Kto z Państwa jest przeciw? Przewodniczący się wstrzyma. Dziękuję. Czy są jakieś od Państwa propozycje w sprawie porządku obrad? Nie widzę propozycji. W takim razie proszę przegłosować całego porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? 16 osób. Ktoś z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzyma? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu, czy które nie wiem, protokół z 34 sesji zostanie podpisany. Stracę zarząd, czy Państwa zarząd spotkał się jeden raz. Uczestniczył przy gotowaniu spotkaniach z przewodniczącym komisji w sprawie waszego budżetu na kolejny rok. Jak również w międzyczasie następny finał budżetu partycypacyjnego, czyli głosowanie. Bardzo Państwu dziękuję wszystkim, którzy się włączyli, tutaj zaangażowali na akcję wybierania projektu. Ale o tym Pan Daros, może Pan Szybkowie, to szef komisji. Tak, zakończyliśmy pracę Komisji do Spraw Budżetu Partycypacyjnego. W wyniku została przyjęta wynik głosowania. Głosowanie było dniowe, tak wszyscy wiedzą, 21-22. W czasie jego pracowały trzy komisje stałe, jedna grupowa. Było to dosyć trudne przyczynienie do przygotowania, ponieważ wymagało dużego wkładu czasowego w Radzie Komisji. Na szczęście udało nam się sprostać temu i tutaj chciałem podziękować stronie społecznej, która nas wsparła. Przede wszystkim Pani Marzeni Smolny i Małgorzacie Bohenek, które poświęciły wyjątkowo dużo czasu. Również wpadając w skład przygotowanie kart. To naprawdę były dwa przygodnie dni przygotowań. Za to jestem bardzo wdzięczny. Również wszystkim radnym, którzy się włączyli i siedzieli bądź co bądź wolny czas w komisjach. Niektórzy naprawdę było kilkanaście godzin. Za to bardzo dziękuję. Wynikiem prac komisji został przyjęty ostateczne wyniki głosowania. W naszym głosowaniu wzięło udział 634 osoby. Projekt, który wygrał i zostanie realizowany, jest do zakupu ławeczek ogrodowych, nie jest do ławeczek ogrodowych dla mieszkańców do pomocy społecznej oraz mała inwestycja, renowacja parkingu sanitarnego, ważne projekty rodzinne, to jest technikum na Gloretańskiej. Te dwa projekty zostaną w ramach budżetu partycypacyjnego sfinansowane do 80 tysięcy złotych. Chciałbym tylko powiedzieć, jak wyglądały budżety jeszcze w innych miastach, czy ten wynik 634 głosy to jest dużo, czy to jest mało. Dla porównania, niedawno miał miejsce budżet partycypacyjny w mieście Torun. Tam Torun jest to miasto, gdzie ma 204 tysiące mieszkańców. Nasza liczba teraz stan aktualny ma 38. W mieście Toruniu był na budżet partycypacyjny przeznaczone 2 miliony złotych. Była przeznaczona pula środków na kampanię. Miasto zbudowało billboardy, były rozwiązane ogrodki. Udało się zmobilizować 3300 osób. Były to osoby, które złożyły i tutaj właśnie różnica co do nas. Głosowanie tam przebiegało za pomocą ankiet. Zostały ankiety rozesłane do mieszkańców, były one dostępne. Każda osoba uzupełniała taką ankietę, wpisując tylko swój numer PESEL ze swoim adresem zamieszkania, a następnie odsyłała albo zanosiła do jednego z urzędów. Było to głosowanie, gdzie dawało dużo większą możliwość, jeżeli chodzi o frekwencję, ponieważ nie trwało tylko 2 minuty. My zdecydowaliśmy się przyjąć jako komisja inne rozwiązanie, ponieważ to rozwiązanie, które było przyjęte w Toruniu, mimo że preferowało większą frekwencję, dawało pewne możliwości, których do natury, które my staraliśmy się wyeliminować poprzez stworzenie komisji wyborczej. U nas jedna osoba mogła oddać tylko jeden głos i mogła oddać głos tylko dla siebie, czyli musiała być obecna w lokalu wyborczym, wyeliminować się dowodów, gdzie było wskazane listy, gdzie ta osoba ta. Więc u nas ten element został
Również u nas, podobnie jak w forum grupowym, głosować osoby, które się uczą. W Toruniu przyjęto zasadę, że mieszkańcem Torunia i osobą uprawnioną do głosowania jest osoba, która przebywa na mieście Toruniu ponad pół roku. U nas było tylko od 16 roku życia i osoby, które zameldowane go zamieszkują. Więc kategoria osób, która mogła wziąć udział w głosowaniu w mieście Toruniu, była zdecydowanie szersza niż u nas, ponieważ wszystkie osoby, które pracują, zaliczają się do tej kategorii. Dlatego zakładając, że u nas nie mieliśmy ani zarobki na promocję tego ze środków publicznych, zawężyliśmy tą kategorię tylko do osób tutaj mieszkających, zameldowanych oraz niezameldowanych oraz osób uczących się od 16 roku życia. Można przyjąć, że 634 osoby, które oddały głos na zadanie priorytetowe o kwocie 50 tysięcy, jest to naprawdę duży sukces, więc to stawia naszą dzielnicę jako przykład do naśladowania przez inne dzielnice. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim osobom, które się zaangażowały w to, bo uważam, że były to pracy mniej więcej pierwszej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, z punktu 4, punkt nr 1.